Spójrzcie na ten domek, widzicie go? On jest diamentowo-szmaragdowo jakiś złoty, a ja jestem u siebie we wiosce i to coś dopiero powstało. Niby to są jakieś złe dziewczyny niedobre, tak mi przynajmniej sąsiedzi donieśli, ale ile w tym prawdy to nie wiem, bo ich jeszcze tutaj nie widziałem. Niby kradną tutaj wszystko od villagerów, złoto, diamenty oraz szmaragdy i muszę ich powstrzymać. Powstrzymać ich, żeby już nic więcej nie wzięły. Na to sobie przygotowałem takie bloki żelaza, takie coś. Za chwileczkę zobaczycie, jak to będzie wyglądać, właśnie przed drzwiami coś takiego ustawię, ale najpierw widzowie zostawcie łapencje, zanim one tutaj przyjdą, my na nie tutaj patrzymy cały czas, czy ktoś tutaj do domku idzie, a wy kliknijcie tą łapeczkę do góry, super by było, a my się patrzymy cały czas na ten domek, bo nie wiem, czy one są w środku, czy dopiero tutaj przyjdą, w każdym bądź razie, o, będzie widać, dobra, jest pierwsza, jakaś dziewczyna lawowa, ej, ci villagerowie to chyba nie kłamali, oni mówili, musieli mówić przynajmniej prawdę, bo przynajmniej ja ich nie widziałem, a ci villagerowie mówili mi, że tam są cztery dziewczyny. Jedna jest lawowa, druga wodna. Sami zobaczymy, czy to jest prawda. Dobra, zobaczymy, jak trzecia dziewczyna będzie taka sama, jak oni mi powiedzieli. To oznacza, że o, przyszła kolejna, jest diamentowa. Tak jest, na razie się wszystko zgadza. Jeszcze dwie dziewczyny. Jeżeli dwie będą tak, jak oni mówili, to ja ich powstrzymam, żeby oni więcej nic tutaj na wiosce nie ukradli, bo moja wioska musi być bezpieczna, a my się cały czas patrzymy na te drzwi, czy to są te dziewczyny. Może wejdę sobie na to drzewo tutaj, doskoczę, hop, siup, dobra, doskoczyłem elegancko, teraz bardziej widzę wszystko i jest kolejna dziewczyna TNT, już trzy dziewczyny się zgadzają, o których mówił pan villager, okej, okay, ona sobie weszła, one wszystkie wchodzą do domku, pewnie poukradały tych wszystkich villagerów, a ja muszę ich powstrzymać przed tym, zaraz zobaczycie, jak ja to zrobię, tylko czekamy jeszcze na czwartą dziewczynę, o, widziałem, coś idzie, za drzewa i jest zielona, tak jest, wszystko się zgadza, tak jak oni powiedzieli, dobra, wiecie co widzowie robimy, teraz idziemy tą pułapkę zrobić, zanim tam dojdziemy, to jeszcze nie zapomnijcie zostawić subskrybera, jeżeli tego nie robicie, bo dobijamy 200 tysięcy. Już dużo nie brakuje, bo 30 tysięcy, także jak się postaracie, to wbijemy to szybko, a na 200 tysięcy szykuje się dla was fajna niespodzianka. Także ja podchodzę tutaj pod ich dom i zasadzę tutaj tą pułapkę na te dziewczyny, bo one są naprawdę złośliwe. Skoro one kradną, no tak się nie robi. Tak się nie powinno robić. Ja tutaj zrobię coś takiego. Sami zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Damy tu coś takiego. Dobra, to będzie gitara, okej, okay, elegancko, tak, 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 dobra. I tu jeszcze muszę piłę postawić, postawię ją tak i jest superancko. Tu bym musiał jeszcze jakieś bloki, ale mam nadzieję, że z tej taśmy tutaj mi nie wypadną i dolecą do tej końcowej. Zobaczymy, co się z nimi stanie, jak je rozwalę. Na razie zapukam i odchodzę, odchodzę, uciekam od tych drzwi. Okej, okay, niech pierwsza wyjdzie, ja tutaj stanę sobie, żeby się patrzała na mnie, skupienie na mnie i patrzymy, czy ktoś odwiera tutaj drzwi, tu piła, to zobaczcie, chodzi, chodzi, elegancko. O, idzie, idzie, idzie. I tak jest, padła. Udało się, ej, udało się. Superancko i wypadły z niej szmaragdy. Dobra, zamykamy drzwi, żeby nie było. I wiecie co? Pukamy drugi raz. Pukamy tutaj, halo, halo, dzień dobry. Niech wyjdzie druga dziewczyna. Tak jest, musimy je wszystkie rozwalić. Niech one wychodzą po kolei, tak jak powinno być. No, zapraszam, zapraszam. Ja tutaj sebek stoję. I zobaczcie, odzyskałem szmaragdy od dziewczyny. Teraz mam TNT. O, spada dziewczyna TNT i jest chwilę normalnie. Co się dzieje? Zobaczcie, i padła. Jest, udało się. Tak jest, jeszcze dwie dziewczyny. Także podchodzimy do drzwi, zamykamy, pukamy. Tamte dziewczyny muszą być naprawdę w dużym szoku, że wychodzą tutaj i padają, co nie? No ale dobra, one o niczym nie wiedzą. Także czekamy na tą trzecią dziewczynę. No, no, dawaj, dawaj, zapukałem. Może zapukam jeszcze raz, halo, halo, pupu. O, jej, jej, wyskakuje. Ale bym wpadł do tej piły, jest, diamentowa. Padła, ha, ha, prosto w pile. O to chodziło, dobra, ostatnia dziewczyna została i pozbędziemy się problemu z wioski. Także puk, puk, halo, halo, dzień dobry, proszę wychodzić. Idziemy tu do piły, no i zobaczymy, czy się uda, czy ona tutaj wpadnie. Pozbędziemy się złodziejów u mnie na wiosce. Tak jest, wychodź, 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 zapraszam was. O, wyszła teraz jeszcze taka ogniowa. Dobra, no, 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 nie, nie, co ona zrobiła? Dziewczyno, przepraszam, ja nie chciałem, nie, nie, dziewczyno, zostaw mnie, nie rób. Co ona robi, co ona ma za broń? I padnę, i padłem, nie udało się niestety. Dobra, klikam odrodzenie i pojawiłem się w domku, ale dalej się palę. Halo, halo, ej, zastopuj to, muszę, potrzebuję wody, potrzebuję wody. Dobra, biegnę do ogródka, w ogródku jest woda. O, zagasiłem się, dobra, nie muszę iść do wody. Słuchajcie, jeszcze coś bardzo, bardzo ważnego mam wam do powiedzenia, a mianowicie chodzi o to, że wiecie co, poznałem jedną dziewczynę i szczerze mówiąc nie chciałem, żeby ona ze mną zamieszkała, no ale sama to zrobiła. Sama to zrobiła, przyszła do mnie, mieszka ze mną, jeszcze wam jej nie pokazywałem. Jest sobie u góry tutaj nade mną. Za chwileczkę
pójdę i wam ją pokażę, tylko jedno ostrzeżenie do was, żebyście się nie przestraszyli, bo ta dziewczyna, no powiem wam, że urodą to ona nie zaskakuje, no ale chociaż, no wiecie, mądra jest i tak, no dobra, no jest okej, okay, jest okej, okay. Po prostu ze mną mieszka, ale ja, to nie jest moja dziewczyna, to można powiedzieć, że to jest koleżanka, ja już wam ją pokazuję, muszę wejść tutaj po schodkach do góry, o, właśnie schodzi do was, no tak ona wygląda, cześć dziewczyno, wiesz co, nagrywam odcinek, możesz się przedstawić widzom, hej, o właśnie, napisała do was hej, możesz się przedstawić, jak masz na imię, widzom, oni by cię chcieli zobaczyć, jak ty wyglądasz, no zobaczcie, no tak ona się prezentuje tutaj, mówiłem wam, że urodą to ona nie zapawa, no ale jest jaka jest, jestem Grażyna, a, dobra, no fajnie, mamy Grażynkę tutaj u mnie w domu, a jak długo zamieszkasz tu mieszkać, kiedy będziesz miała swój dom, ona się jeszcze ślini, zobaczcie, jakie ona ma oczy, no nie, długo będziesz jeszcze ze mną mieszkać, bo wiesz, ja mam tutaj mały dom i muszę sam tu mieszkać, dobrze mi tu, jak to dobrze ci tu, słuchaj, Grażynka, zobacz, ja tutaj nie mam łóżka, tutaj nie ma żadnych łóżek, to są stare łóżka, je trzeba wywalić, tak jest, tych łóżek tu nie ma, posłuchaj, ja mam tu tylko jedno łóżko, przy którym ja śpię, a dla ciebie miejsca już nie ma, wiesz, bo te łóżka się rozwaliły, one stare były, musisz się wyprowadzić w trybie natychmiastowym, wiesz, także, wiesz co, zrób jeszcze obiad tutaj, przygotuj jak możesz, a ja pójdę do tego, w ogóle mamy tam ogródek, nie wiem co powiedzieć przy tej dziewczynie, bo aż mi wstyd, dobra, wychodzimy, co napisałaś? Mogę spać na kanapie, aha, tu, że niby tutaj na tej kanapie, ale ta kanapa też jest zepsuta, mówiłem ci, ona jest zepsuta, ta też jest zepsuta, je trzeba wyrzucić na śmietnik, słuchaj dziewczyno, dobra, jeżeli chcesz, to tutaj na razie sobie zostań, przygotuj coś do jedzenia, a ja muszę iść na zewnątrz, takie, zostań sobie tu, zamykamy drzwi, no w końcu, nie lubię jakoś za bardzo z tą dziewczyną rozmawiać, ale słuchajcie, wyjdziemy sobie na zewnątrz, musimy też na zewnątrz przygotować, tam na ogródku, bo do nas przychodzą dzisiaj goście, niestety nie chcę, żeby ta dziewczyna tutaj ze mną była, się pokazywała, bo wiecie, co Smajslą sobie pomyśli, co Baby Sonic sobie pomyśli, co Patrycja sobie pomyśli, że ja mam dziewczynę, nie, ja nie chcę mieć dziewczyny, nie ma takiej opcji, idziemy tutaj i przygotowujemy, o właśnie, stoły już stoją, ta dziewczyna porozstawiała Coca-Colę, nie jest wcale taka zła, mamy tutaj gryla i mamy tu jakąś maszynę, ej, ale tej maszyny tutaj jakoś wcześniej nie było, jakieś wiadro lawy, jakieś zdjęcie czy co i lawa rozlana, nawet schodki są, ej, i jest golem jakiś, który się pojawił jakby przed chwilą i co ten golem wyprawia, będzie wchodził do tej lawy, zobaczcie, co się z nim stanie, przecież zginiesz, ej, golemie, wychodź stamtąd, coś ty wyrabiasz, nie rób tego, zobaczcie, pali się i Minecraft mi się ściął, co jest grane, ej, jo, dobra, odblokował mi się, okej, okay. I ej, ten golem jakby się zmienił kolor, ej, on jest lawowy, zobaczcie na niego, normalnie się zamienił w golema lawowego, wiecie co, mam pomysł, skoro ten golem wyładniał, nie, był taki zwykły, no to może ja bym poszedł po tą dziewczynę i ona by do tej tajemniczej lawy weszła i byśmy zobaczyli, co się z nią stanie, co wy na to, może wyładnieje jakoś i wtedy ją zostawię, dobra, to by nie było głupie, więc wiecie co, pójdźmy do domu, do tej dziewczyny i zaprośmy ją do tej lawy, ciekawe, czy będzie chciała wejść, pewnie będę musiał ją namawiać, no ale zobaczymy, ja myślę, że mam takie zdolności, że ją na spokojnie namówię, także hop siup, otwieramy tutaj drzwi, ej dziewczyno, dobra, już nie przygotowuj nic, słuchaj, mam dla ciebie sprawę, jakie ty masz małe oczy, dobra, mało ważne, słuchaj, chodź za mną, po prostu coś ci pokażę, coś będziesz musiała zrobić, chodź tutaj, tak jest, zamykamy tu drzwi, no i idziemy, o właśnie tutaj, mamy taką maszynkę, wiesz co, ona robi takie coś na urodę, a sama zobaczysz, musisz tylko tutaj wejść po schodkach, o, pokażę ci którędy, tu są takie schodki, po nich wchodzisz tutaj, przez lawę przechodzisz i wychodzisz tam tymi schodkami, także dziewczyno, niczym się nie przejmuj, śmiało wchodź do lawy, zobaczymy, co się z tobą stanie, o nie, zaczyna coś wymyślać, już jakieś tabliczki wyciąga, no dlaczego, no przecież ta lawa jest bezpieczna, widzowie, widzieliście, golem weszedł i wyszedł tutaj lawowy, elegancki, ładniejszy jakiś, dobra, zobaczmy, co napisała, jesteś pewny, że mam tu wejść, tak, Grażynko, jestem pewny, śmiało tutaj możesz wchodzić, nic się tobie nie stanie, to jest bezpieczna lawa, to działa na urodę, jakby nie jesteś brzydka czy coś, nie, nic z tych rzeczy, po prostu chcę, aby zmieniły ci się kolor włosów, o właśnie, ale ja nie chcę, no weź, no dziewczyno, no nie bądź taka, zrób to dla mnie, ej, jeżeli mnie lubisz, no to tu wejdziesz, co ty na to, lubisz mnie,
raczej mnie nie lubisz. No już mnie zaczyna irytować ta kobita. Dobra, niech ona tutaj wchodzi czym prędzej, bo ja nie mam czasu. No, lubię. O, no to super. No to wchodź tutaj, zapraszam, tutaj tędy. No i wchodź i patrzymy się na ciebie. Ja z widzami, także dziewczyna wchodzi, zobaczcie, tak jest, weszła do lawy, zanurkowała cała, tylko włosy odstają, co jest... Wow, zamieniła się na jakiś kolor, zobaczcie, jest jakaś lawowa. Ej, halo, dziewczyno, wow, jak ty wyglądasz, zobacz na siebie, jaka ty jesteś ładna. Ej, zostaw mnie, dlaczego ty mnie bijesz, co ty masz z tyłu? Ej, słuchaj, może zostaniesz u mnie, co? Porobimy coś, jakiś obiadek zrobimy dobry. Posłuchaj, ja mam tutaj przyjęcie takie wyprawiam, z majstą tu przyjdzie cała moja rodzina, może bym cię poznał z nimi, chodź tutaj, ej, dziewczyno, chodź tutaj. No gdzie ona mi ucieka? Posłuchaj, no chodź, tutaj ten, zrobię obiad dobry, tak? Chodź, zamieszkasz, ja mam nowe sofy kupione, nowe łóżka, będziesz mogła tutaj spać u mnie, możesz tu zamieszkać na tak długo, jak tylko chcesz. Chodź, zapraszam, Grażynka, w ogóle możemy ci imię zmienić, albo nie, dobra, Grażynka też jest spoko, mi tam pasuje, także zamykamy tutaj drzwi, bardzo ładnie, okej. I chodź, wiesz co, postawię ci łóżko, żebyś miała gdzie spać, sofę, dobra, wiesz co, ja będę spał na sofie, tak jest, ja tutaj będę spał, o, nie żebym się podlizywał czy coś, ale po prostu będę sobie tutaj spał, tutaj łóżko położymy, o, w razie jakby mi niewygodnie było na sofie, to prześpię się na łóżku, a ty dziewczyno, wiesz co, w moim łóżku tutaj tym dużym różowym będziesz sobie spała, pasuje ci czy nie pasuje? O, no to super, kiwa, że tak, dobra, ja rozbiję tą tabliczkę, żeby tutaj nie śmiecić, wezmę ją ze sobą, no i co, może obiad jakiś mam ugotować albo coś, co na to, pasuje ci? O, kiwa, że tak, dobra, no to ja się zabieram za obiad, chodź, możesz mi pomóc, zapraszam tutaj na dół, wiesz, gdzie jest kuchnia, już coś przygotowywałaś? Jesteśmy w kuchni, no i weźmy coś przygotujmy, zobaczmy, co tu w szafkach jest, w szafkach niestety nic nie ma, ale, dobra, mamy pizzę, ej, dziewczyno, przygotowałem, chodź tutaj, zobaczysz coś, tu mam stół elegancki, o, postawię ci, niestety, tylko to mamy do jedzenia, ale myślę, że to będzie dobre, słuchaj, mamy tu dwie porcje, ja sobie usiądę, weź sobie zjedz, ja też sobie zjem elegancko, o, zobaczcie, zjadłem sobie właśnie, ta dziewczyna zje i ciekawe, co mi napisze, czy dobre, czy nie, czemu tak mało, no jak to mało, no zjedz to i zobaczymy, czy dalej głodna będziesz, no dawaj, wszamaj to i powiedz mi, czy dobrze gotuję, no dawaj, piszę kolejną tabliczkę, ej, ale dziewczyno, nie stawiaj tabliczek tutaj na mój stół, proszę cię bardzo, przygotuj więcej, no ale masz tutaj pizzę, ja jej nie chcę, ja się najadłem tym daniem, także dla ciebie zostaje cała pizza, także nie powinnaś się zawieść, powinnaś być najedzona, ona mi tutaj cały czas zasypuje mnie jakimiś tabliczkami, no jakby się zmieniła ta kobita, nie smakuje mi, no jak to nie smakuje, nawet nie posmakowałaś, no dziewczyno, no tutaj masz jedzenie, ej, no bo ja zjem za ciebie za chwilę, tu masz jedzenie, podejdź i sobie zjedz, no dziewczyno, no posmakuj to, no proszę cię bardzo, no weź to, spróbuj chociaż kęsa małego i zobaczysz, czy to jest dobre, ona mi tu tabliczki więcej pisze, nie smakuje mi, ej, ale to już czytałem, dobra, rozbijmy te tabliczki, bo ona mi tutaj śmieci, zasypuje mnie tabliczkami, dziewczyno, tutaj masz jedzenie, już kolejny raz ci mówię, tutaj, na tym talerzu masz jedzenie i masz to posmakować, czy ci smakuje, czy nie, bo inaczej się obrażę, jak to nie zjesz, to będę się obrażony, o, dobra, próbuję i spróbowała, tak jest, dobra, rozbijmy tą tabliczkę i zobaczmy, co ona napisze, czy jej smakowało, czy nie, fu, ale niedobre, że niby jak to niedobre, no ja się tak starałem, wszystko przygotowałem, posprzątaj to, fu, nie, ja tego nie sprzątam, dziewczyno, słuchaj, po to ja cię tutaj mam, utrzymuję cię, żebyś sprzątała, no i ucieka, zobaczcie, no żartowałem, dziewczyno, dobra, posprzątam, wracaj, proszę cię bardzo, wracaj do mnie, no, bo nie bądź taka, no dobra, wiecie co, nie będę jej przytrzymywał, jeżeli chce iść, no to niech idzie, dobra, po prostu jej urodę poprawiłem, a ona jest taka wredna dla mnie, dobra, idę do domu i wiecie co, idę spać, bo jestem strasznie zmęczony po całym dniu, zamknę na klucz, nikt mi tu nie będzie wchodził, o, elegancko, idziemy tutaj do góry, jedzenie jej nie smakowało, no to niech se sama gotuje, niech se sama robi, ja nie będę jej służącym, zamykamy tu drzwi i idziemy spać, także dobranoc, ej, w ogóle muszę nastawić budzik, bo za 45 minut przychodzi do mnie z Majstą, z Patrycją i Baby Sonikiem, no po prostu zobaczymy, co oni tutaj będą u mnie robić, powiem im, że miałem dziewczynę, opowiem im to wszystko, zobaczymy, pożyjemy, idziemy teraz spać, także dobranoc.
Kto mi tu dzwoni do drzwi? No cały czas ktoś mi przeszkadza. Ej, ale chwila, to już jest chyba ta godzina. To Smajslow pewnie przyszedł z Patrycją oraz Baby Sonicem. Także szybko zmywajmy się stąd. Ja drzemkę sobie za długą strzeliłem. Teraz szybko idziemy na dół i otworzyć to pewnie Smajslow. To na pewno Smajslow. Zobaczmy. Tak, jest Smajslow. Cześć Smajslow, to ja jestem. Wiem, że się spóźniłem, już idę. Co ty mi za tabliczkę napisałeś? Chodź za mną szybko, masz mieczyk, zaraz ci coś pokażę. Jaki mieczyk? O co ci chodzi? Poczekajcie, wyrzucił mi jakiś diamentowy mieczyk. No dobra, ja chcę, żebym szybko za nim szedł, no to idziemy. Co się stało? Mam mieczyk i co? Że niby co? Poczekajcie, na wiosce coś jest. Tu są jakieś villagerowie takie z... Ło, patrzcie na niego! Co jest za villager? Co jest grane? Padaj, villagerze! Zostaw Smajslowa! A masz! Rozwalimy go, tak jest. Padł, udało się. Jest więcej tych villagerów. A skąd one się wszystkie biorą? Zaraz padnę w ogóle. Cztery serduszka mam. No pomóż mi, Smajslow! O, tak jest. Rozwal go. Skąd te villagerowie się biorą? Co ty mi chcesz pokazać? Co ty chciałeś w ogóle? Dlaczego do mnie z mieczykiem przychodzisz i skąd ci villagerowie są? Tam jest maszyna. Jaka maszyna? Pokaż mi tą maszynę. O co chodzi? Z jaką maszynę? Poczekajcie, idziemy za Smajslowem. On ma mi coś do pokazania, więc no co, pójdziemy, zobaczymy. Jest kolejny villager, który za nami biegnie. Dobra, zostaw tych villagerów, pokaż mi tą maszynę, bo ta maszyna pewnie wytwarza tych villagerów, albo co? Nie wiem, o co chodzi w sumie mu. Idziemy cały czas za nim, podążajmy. Tak jest, kolejny villager. Wow, tu są trzy aż villagerów. Dobra, rozwalamy ich. A masz, padniesz. Tak jest, rozwaliłem. Mamy tam jeszcze dwóch i wpadłem do jakiejś dziury. Co jest grane? Wyrzuć mi ziemię, wybudujemy się stąd. Tu są jakieś skrzyneczki i jeszcze zablokowane. Dobra, na razie ich nie otwieramy. Wyrzuć mi ziemię, ja muszę się wybudować do góry. Tam jest więcej tych villagerów. No i pokazuj mi tą maszynkę. Dlaczego tu jest w ogóle jakaś dziura wykopana, do której wpadliśmy? Dajesz mi ziemię? Dawaj, wyrzucaj. O, elegancko. Dawaj cały stack, jak masz, to dawaj cały stack, bo 11 sztuk to mi chyba nie wystarczy, chociaż nie wiem. Zobaczymy, podbudowujemy się na razie do góry. Okej, dałem radę, wyszedłem. Idziemy teraz do villagerów, załatwić ich. A, i to jest ta maszyna, o której pewnie chciał mi powiedzieć. Zobaczcie, tutaj są normalni villagerowie i pewnie się zamieniają w takich, czy w takie coś. Dobra, rozwalmy ich najpierw. A masz. Ej, ale dobra, bo padnę! Szybko, bierz ich, Smajslow. O, elegancko, dobra, rozwalił ich. Ty, ci villagerowie, co oni robią? Nie wchodzić tu, zakaz macie. Stop. Joki villager w szoku jest. Ej, oni tutaj wchodzą i się zamieniają. Smajslow, nie możemy pozwolić na to, żeby ci villagerowie tutaj weszli. Nie wolno, postaw tu tabliczkę albo coś, ja im tu zagrodzę. Nie wolno tu wchodzić. Daj więcej bloków tutaj postaw, tak żeby nie mogli wchodzić. No i co? Ej, a w sumie jakbyś ty tam weszedł i byśmy zobaczyli, co się z tobą stanie. On mi tu na tabliczce coś pisze. Zakaz wejścia dla villagerów. O, dokładnie, bardzo dobra ten. A co powiesz na to, żebyś ty weszedł do tego i zobaczymy, na co to ciebie zamieni? Co? Chcesz wejść tam? Ej, Smajslow, wejdziesz tam czy nie? No pokaż. Zobaczcie, weszedł. Czy co się stanie ze Smajslowem teraz? Zobaczmy. Patrzymy cały czas na niego i... Smajslow, co się z tobą stało? Ej, zrobiłeś się jakiś... Co się z tobą stało? Chłopie, jak ty wyglądasz? O chłopie, co jest z twoją głową? Poczekajcie, napisał mi tabliczkę. Co się stało? No, wiesz co? No, wypiękniałeś. Bardzo ładnie wyglądasz. Nie chcę tak wyglądać. No, wiesz co? Sam wszedłeś, sam chciałeś, więc ja ci na to nic nie poradzę. No cóż, no tak chciałeś. Teraz musimy cię jakoś odmienić, tylko w jaki sposób? To ja nie mam pojęcia. Ale masz zmiażdżoną jakby głowę, duże ręce, duże nogi. Ale powiem ci, że możesz taki być. Idź się pokaż Patrycji i Baby Sonicowi. Ja zaraz do was dojdę, tylko się z widzami pożegnam, bo akurat nagrywam odcinek, także idź tam do Patty z Baby Sonica, ja zaraz do was przyjdę. A z wami, widzowie, co? Będę się żegnał, także co? Ja będę jakoś rozmyślał, jak odmienić Smajslowa na normalnego. Wy, jeżeli wiecie, to też możecie napisać mi w komentarzu na dole, a ten odcineczek już się będzie kończył, także co? Wy możecie wbić na moje drugie konto na YouTubie, macie linki w opisie wszystkie i jeszcze Instagramek jest. Nie zapomnijcie o Instagramku, bo na Instagramku za niedługo pojawi się moja twarz z prawdziwą twarzą, po prostu z prawdziwego życia. Także jeżeli chcesz wejść, to wejdź i zobacz moją twarz, a ten odcinek już się kończy, także co, ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, trzymajcie się, hej!